Cześć, witajcie, z tej strony Marta Zaborowska, witam e, na kanale Craftveny. Ja dzisiaj jestem z marką Cizix, ale nie tylko, bo jeszcze połączę z, ją z innymi produktami. Chciałabym dzisiaj ten filmik e, poświęcić właśnie folderom do embossingu i wykonaniu e, teł, własnych teł właśnie za pomocą takich folderów i innych produktów. E, dzisiaj będę pracować głównie z lunar paste'ami i właśnie to chciałabym Wam pokazać. Jak widzicie, tutaj są trzy akurat różne wzory folderów do embossingu. Dwa z nich to są foldery 3D, dzięki którym powinniśmy uzyskać właśnie taką trójwymiarową powierzchnię. Wiadomo, embossing na zimno, czyli embossing, e, właśnie takie wytłoczenie on zawsze już jest takim swojego rodzaju 3D e, projektem. Natomiast właśnie te dwa foldery, które Wam pokazałam, one jeszcze bardziej uwypuklają niektóre miejsca na papierze, co zresztą za chwilę za moment wam pokażę. Tutaj w, w, w środeczku mamy tradycyjny folder do embossingu, już bez tego 3D wytłoczenia, ale myślę, że też będzie bardzo ciekawe. Wszystkie trzy foldery mają format A6, są e, wykonane przez markę Cizic, co Wam przed chwileczką e, powiedziałam. Te dwa e, są takie. Uniwersalnymi wzorami, więc jeżeli szukacie folderów do embossingu, takich całorocznych, które będzie można używać bardzo często i gęsto, to na pewno te dwa wzory. Natomiast ten bardziej jest tutaj dedykowany klimatu jesiennemu, bo mamy i żołędzie, wywiórki yy, i właśnie drzewka, grzybki, także troszeczkę mamy yy, tutaj jesieni. I właśnie ten folder ja dzisiaj yy, sobie rozpracuję i pokażę Wam co i jak. W takim razie. Te dwa na na, idą na bok. A ja już patrzę, co tutaj kryje się w tym naszym opakowaniu. Folikę odstawiam. No i pierwsze co? To oczywiście ulotka, etykieta, która właśnie ma najpotrzebniejsze wszystkie e, informacje i dla nas skraperek, właśnie do użytku, ale też właśnie. Dla mnie, w sumie, jako dla sklepu, czyli jest indeks mm, EAN i wszystkie takie podstawowe informacje, czyli właśnie wielkość projektant, a raczej projektantka. Natomiast z tyłu mamy instrukcję obsługi, w jaki sposób powinniśmy korzystać z tego folderu. I tutaj mamy pokazane w jaki właśnie sposób można to wytłoczyć za pomocą maszynki Big Shot. Ja przypominam mam Big Shota Switcha, czyli tę elektryczną wersję. Jeżeli chodzi o sam folder, to wygląda on naprawdę imponująco. Ja wcześniej z marką Sizzix folderów nie miałam. Posiadam jakieś chyba z Weara, takie z kompletu od maszynek. Właśnie ten folder jest inny. Na pierwszy rzut oka jest taki grubszy, solidniejszy, też tutaj jest nie jest taki płaski, wiecie on się tutaj tak w 100% nie składa, jest tutaj taka przestrzeń, yy, mamy oczywiście tutaj mm, po otwarciu yy, wzory na obu stronach, z jednej strony właśnie jest wypukła, z drugiej wklęsłe, yy, no właśnie to wypukła wchodzi potem przez papier i do tego wklęsłego miejsca i przez to właśnie nam robi się ten cały embossing i faktycznie patrząc już tutaj, nie wiem czy to będzie dobrze widoczne ta strona, czyli ta strona, która gdzie będzie się to robiło, nasze wytłoczenie 3D, jest, jak się patrzy, tak na nią w tym momencie, jest dosyć taka niewyraźna, że tak powiem. Więc myślę, że właśnie tała będzie ten efekt 3D po wykonaniu tego embossingu. Ja już przygotowałam sobie różne papiery, i w sumie o ten może na razie nie. Przygotowałam, jak widzicie, w nietypowej kolorystyce jak dla mnie to są kartony 300 gram, e, 300 GSM, gramaturę. E, dwa czarne, klasyczne, zwykły czarny papier, który gdzieś tam tutaj znalazłam w swoich zasobach. Oraz papier e, taki bardziej eko i on nie jest typowo kraftowy, on jest tutaj tą jedną stroną, bo tutaj mamy kraft. O, widać tutaj porównanie. Ta jedna strona jest brązowa. Jest to papier z galerii papieru i on jest dostępny w krawędzi. Zresztą wszystkie linki wraz z folderami i innymi produktami, które dzisiaj będę wam pokazywała, umieszczę w opisie pod filmem tutaj. Także serdecznie wam, Was zapraszam do zakupów w naszym sklepie. Także to mamy brązowe. Będziemy sobie robić przeróżne tła, w sensie. Kilka wzorów, bo przeróżne to można było chyba robić tu w nieskończoność, bo tak stwierdziłam, że można by tu użyć i past, i tuszy Distress, no przeróżnych, przeróżnych produktów, e, żeby to ciekawie wyglądało. Dlatego też dzisiaj skupimy się na dwóch, może, produktach. Pierwsze, co wykonam, to coś, co od niedawna stosuję, jeżeli chodzi o właśnie e, Pracę z folderami do embossingu, i przyznaję szczerze, że to, ten sposób, ten taki trik, że tak powiem, znalazłam na YouTubie marki CISX. Tym trikiem jest dodanie wody, zwilżenie papieru z obu stron, tego papieru, który chcemy wytłoczyć. I jak się okazało w tym filmie, kiedy to usłyszałam, ale potem też wypróbowałam to właśnie w swojej pracowni, w swoich pracach, papier dużo łatwiej, lepiej pracuje. Te wytoczenia są bardziej wyraźne, nie ma żadnych takich zagięć, nie ma takich pęknięć w papierze. Zresztą papier z wodą bardzo się lubią, i właśnie wtedy on jest taki bardziej elastyczny, że tak powiem. Więc troszeczkę wody na zwilżenie, i ręką rozprowadzam sobie to po całości delikatnie, żeby nie przesadzić. Żeby też nie rozmoczyć sobie po prostu tego papieru. Chodzi o to, żeby on był po prostu taki bardziej właśnie elastyczny, bardziej taki um, bardziej taki lekki delikatny, na którym będzie łatwiej się po prostu te wytłoczenia e, robiło. No i tutaj już mam zwilżone w całości. Następnie wkładam to e, do mojego, do mojego folderu. Zamykam. Format to jest A6, więc tradycyjne kartki możecie sobie swobodnie zrobić. Też można pamiętać o łączeniu. Można łączyć papier sobie, jeżeli chcemy zrobić kartkę kwadratową, albo też zrobić pół tła, a pół dodania papierów, takiego, jak ze sklepu oryginalnego, sklepowego. No i teraz mam tutaj w środku papier, lecę do mojej maszynki. Jestem już z moją płytką i z pierwszym e, wyembosingowanym papierem i teraz takie małe przypomnienie dla osób korzystających z maszynek typu Big Shot i właśnie folderów 3D z racji tego, że one są dosyć wysokie, pamiętajcie, że używamy do embossingu takiego podstawowej płytki, czyli tej pierwszej, numer jeden, zresztą tutaj na tych płytkach macie przeważnie wszystko rozrysowane, no i jednej płytki tej, której Wy używacie do wycinania, czyli tylko dwóch płytek używamy ku temu i też moja Moim takim um, trykiem jest to, że ja mm, w tych maszynkach, w folderach do Epicenteru trzy e, razy, dwa, trzy razy przerzucam całość przez maszynkę, tak żeby ten wzór e, jeszcze dokładniej, dogłębniej się e, nam stworzył. No i jest. I mam nadzieję, że to będzie widać. I chyba tak. Wzory są <gryw> po prostu obłędne. Zobaczcie, ja z tym wzorkiem jeszcze nie pracowałam. Jest śliczny i naprawdę nie ma żadnego zagięcia na papierze, wszystko jest takie płynne. To przez to, że dodaliśmy tam troszeczkę wody, to również wygląda fajnie. No i tutaj jest pełny, pełny efekt 3D. Więc tak się prezentuje pierwsza kartka papieru. Ja teraz szybciutko sobie wszystkie papiery przerzucę przez maszynkę, zrobię embossing. No i wracam za chwilę z pomysłem na Tła. Moje tła już są gotowe. Tak prezentują się te brązowe. Na razie, właśnie, e, samo tylko mamy wytłoczenie, bez dodawania innych efektów. E, już mi się podobają i w sumie nawet można je takie zostawić, bo naprawdę wygląda to imponująco. Natomiast czarne wyszły, o tak. E, i nie wiem czy to będzie widoczne w kamerze ale specjalnie właśnie tą kartkę po prawej stronie papieru przerzuciłam trzy razy przez maszynkę, natomiast tą tylko raz i znacząco dla mnie widoczny jest efekt, że tutaj mamy po prawej stronie, tam gdzie było więcej razy przerzucone to przez maszynkę jest ten wzór wyraźniejszy i bardziej wytłoczony niżeli właśnie ten, choć tutaj też oczywiście jest poprawnie wszystko wykonane no to taki mały Trik, żeby dodać jeszcze więcej uroku, głębi można przerzucić folder do embossingu, e, przez maszynkę, przekręcić kilka razy. Wracając do naszą tełu, te czarne jeszcze tutaj mi powolutku sobie schną, więc zacznę sobie od tych, e, od tych kraftowych. Przygotowałam sobie e, pastę solar paste i mam dwa różne właśnie pomysły kolorystyczne. Tą granatową chciałabym użyć do tych czarnych czarnych teł, także ją za chwilę się tutaj zajmę. Zresztą na samym końcu filmu pokażę Wam kartki, które wydą z tymi tłami i będziecie wiedzieć, dlaczego właśnie takie kolory wybrałam. Natomiast tutaj do tych kraftowych wybrałam Solar Paste w kolorze Overheated, a tutaj ten kolorek to był beluga. E, ogólnie lunar Paste i solar paste są od jakiegoś czasu już w naszym sklepie na stałe zawitały. Lunar Paste są pastami, które są bardziej takie kryjące niż te solar Paste. Ich jeszcze nie testowałam, to będzie mój pierwszy raz razem tutaj z Wami, więc mam nadzieję, że coś tutaj będzie widać na tym kraftowym papierze. Sama jestem ciekawa tego efektu. One na pewno są mega błyszczące, właśnie i takie e, kremowe i mm, takie na pół prześwitujące, także zobaczymy, czy tak faktycznie jest, no i cóż, no to co, działamy. Jest to produkt Rangera Simona Harley i mogę Wam zaradzić, że wiem, w sumie wiem, mam już zamówione kolor kolejne kolorki e, ze chyba, to były serii akurat z Lunar Paste bo wyszło chyba cztery nowe kolory w które są takie właśnie bardzo czekoladowo, brązowe i ja na nie bardzo czekam, bo e, bardzo takie kolorki ostatnio lubię i po prostu się otaczam nimi z każdej strony, natomiast jedną z moich takich ulubionych pas Lunar Paste to jest pasta, taki basic w kolorze złotym, ona przepiękna złocenia Wam zrobi właśnie, możecie ją używać z maskami, z takimi tłokami możecie ją po prostu nanosić jako taki element ozdobny właśnie złoty, bo ona przepięknie połyskuje i jest taka kremowa i nadaje fajnej teksturki, no ale wróćmy do naszego, do naszych solar paste'ów e, tak ona się prezentuje jest bardzo opalizująca przepiękna, delikatna, ja jestem ciekawa czy tutaj będzie na tym e, to widoczne no, i przygotowałam sobie, zapomniałam matę zmienić, bo nagrywałam przed chwilą inny filmik. E, I właśnie lubię tą matę, bo ona wam się tutaj nie odbija w świetle, natomiast do pracy z mediami ona nie jest. Niekoniecznie jest najlepszym rozwiązaniem, dlatego może skorzystam tutaj sobie z jakiejś foliki, szybciutko um, znajdę, żeby sobie po prostu. Abo nie, nie z foliki, tylko z jakiegoś... O, pod ręką mam stary bloczek um, do stempelków, więc troszeczkę tej pasty sobie wyjmę um, na bloczek. To jest właśnie urok szklanej maty, że można na niej pracować po, z pastami, z farbami i potem po prostu ją ścieramy. Natomiast no, na, tym, na tych silikonowych... Takiej opcji nie ma. Przepiękna, jest naprawdę kremowa, taka mm, delikatna. Ma naprawdę bardzo, bardzo fajną konsystencję. No i cóż, ja tutaj sobie przygotowałam gąbeczkę. To jest gąbka, tak jest, do makijażu. I spróbuję nią nanieść, bo nie chciałabym po prostu mm, uzyskać takiego efektu mocno kryjącego, tylko właśnie poprzejeżdżać sobie te elementy wypukłe. I zrobić bardzo delikatną taką powłoczkę. Ten kolorek jest też bardzo jasny, więc no, mam nadzieję, że będzie to widoczne w kamerze: bo chodzi o to, że on po prostu tutaj delikatnie nam będzie połyskiwał i ten papier nabiera takiego trochę złotowo-miedzianego kolorka. Ups. Uh -huh. Tak, zdecydowanie pod kątem, jak będzie się obracało tą kartkę, to będzie to widoczne. No, i też przy takim pokrywaniu tutaj y, całości mamy taki efekt y, bardziej wyraźnego tego embossingu. To jeszcze bardziej ładnie się tutaj wszystko mieni i wyróżnia. Dobra, zobaczymy, czy ta jedna warstwa wystarczy. Uh -huh. Tak, ona jest taka, o widzicie, robi się takie złotko, taki metaliczny efekt. I właśnie przez to, że ona nie jest taka w 100% kryjąca, mamy też widoczny ten papier kreftowy. I na tym efekcie mi zależało, żeby po prostu było to coś takiego innego i nieoczywistego. Jeszcze sprawdzam sobie, czy mam tak mniej więcej e, wszędzie pokryte tą pastą, tu moje tło, o widzicie. Myślę, że to fajnie wygląda. Jeszcze te brzegi tutaj zdecydowanie. Ona bardzo szybko zasycha, także już tutaj praktycznie tak jak po dotknięciu już y, wszystko ładnie zeschło, więc też plusik za to. No i tutaj jeszcze te rogi same, żeby po prostu w całości pokryć moje tło. I jest takie różowo. R... Nie wiem, różowy kolor łamie się tutaj z takim rdzawym kolorem. Więc bardzo fajnie to wygląda. Teraz dam e, odpocząć temu arkuszowi i zajmę się drugim arkuszem. I tak jest to widoczne. No i znowu ten sam kolorek. I tutaj pokrywamy. Muszę sobie wyjąć więcej tej pasty. samo nakładanie jest bardzo przyjemne takie mizianie, mazianie ta pasta jest naprawdę niesamowicie taka miękka taka kremowa no po prostu coś pięknego sam dźwięk który tutaj się tworzy jest naprawdę fantastyczny takiego smaru Ok. Chyba powinno być dobrze. Tak to wygląda. Jeszcze trochę doschnie, bo tutaj jest tak trochę grubiej ją nałożyłam, niż na tym pierwszym arkuszu i zdecydowanie to jeszcze musi sobie tu doschnąć. Ale bardzo fajnie to wygląda. Podoba mi się. Aha, resztkę sobie zdejmę i włożę z powrotem do słoiczka. Pamiętajcie, aby wszystkie swoje media w miarę możliwości w miarę mm, zakręcać, znaczy zawsze zakręcać, tak na dobrą sprawę, solidnie sprawdzić, czy na pewno została zakręcona, tak żeby Wam nie zaschł produkt. E, to to jest to tło. Ja tu jeszcze coś od siebie chcę dodać potem, ale to musi e, zaschnąć, więc odkładam na bok i w tym samym czasie zrobię mm, podobną sztukę, że tak powiem, z tą pastą o kolorze beluga. folia zabezpieczająca tu mamy pewność, że produkt jest oczywiście nowy, nieużywany. no i tutaj możemy zobaczyć pastę beluga, przepięknie się prezentuje ja teraz użyję tutaj na tej gąbeczce, mało co zostało wystarczy to umyć ehm, wyczyszczę sobie tylko szpachelkę żeby nie połączyć tych dwóch kolorów i już wyjmuję ciut pastę na bloczek. One tak na dobrą sprawę dopiero pod światło widać, że tutaj jest jakiś pigment innego koloru. Bo tak w sumie mają podobną taką kremową... Widzicie to? Wow! Ale czasy. Ups, zgięłam troszeczkę, ale to nic. To nic. Nic się nie stało. Nie się papier, bo on jeszcze jest delikatnie wilgotny. Tutaj mi się trochę farbuje ta gąbka. No ale to jest praca z pastą, więc uh, wow. <laughs> po prostu tam to było spoko. Było, podobało mi się, ale to no to jest czad. Normalnie taka magia mi się tutaj tworzy. Jestem pod wrażeniem. Coś pięknego. Nie wiem, czy nie za dużo nałożyłam tej, tej pasty, więc tutaj jeszcze takim ruchem postaram się troszeczkę Ją ściągnąć nadmiar, ale też jak to docnie to myślę, że to będzie fajnie wyglądało. Spójrzcie, mamy taki mega metaliczny efekt. No, nie, spod nie myślałam, że to będzie aż tak błyszczało, jakbyśmy mieli normalnie e, do czynienia z papierem lustrzanym. Może nie papierem lustrzanym, ale takim mega metalicznym, e, wysokiej jakości, naprawdę coś pięknego. No, i drugi oczywiście zrobię w ten sam sposób, chociaż podejrzewam. A zrobimy go może pół na pół. Jeszcze nie będzie mi pasowało do projektu pół na pół. Dobra. Dla przykładu zrobimy sobie pół tego arkusza właśnie w tym kolorze, a pół w tamtym. Tak, po prostu, żeby wam pokazać właśnie na dwóch różnych kolorkach te pasty. No, i tak jak właśnie w opisie, chyba nie wiem, czy na sklepie w końcu to umieściłam, czy nie, ale też kiedy właśnie poznawałam te solar paste. Podczas sprowadzania ich na sklep, właśnie troszeczkę sobie tam do, o nich doczytałam i one właśnie miały um, to w swojej specyfikacji, że są mega błyszczące i właśnie są takie um, półtransparentne. Więc pamiętajcie o tym: to nie są pasty w 100% kryjące, one tutaj um, no dają nam taki połysk. I teraz jeszcze raz sobie użyję. Tej pasty w tym kolorze pierwszym, overheated to był chyba. Ok, no i tutaj chcę po prostu, o przepięknie. Zdecydowanie właśnie ym, te pasty, moim zdaniem, nie wiem jak na białym tle, zrobimy może to kiedy indziej, ale na tych e, tłach tu pomieszałam to, słuchajcie, z granat. O jest jakie piękne kolory powstaje, dobra. Wybaczcie to moje takie zachwycanie się, ale naprawdę nie spodziewałam się aż takiego pięknego, cudownego efektu. Weszły mi trzy kolory. Widzicie to? Weszły mi przez przypadek trzy kolory. Tu jest pasta ta granatowa, e, beluga. Następnie mamy pastę Overheated to jest ta taka rdzawa i tu stworzył mi się przepiękny fiolet przechodzący dalej w ten granat, bo połączyłam przez przypadek, zafarbowałam sobie gąbeczkę właśnie od tego granatu i e, właśnie przeszło mi to w takie przepiękne połączenie, no bardzo mi się podoba przez przypadek zrobiłam przepiękne, ojejka przepiękne zestawienie kolorystyczne mam nadzieję, że w komorze to też tak pięknie wygląda i Um, I rozumiecie mój zachwyt. <laughs> Teraz właśnie przeszło mi na myśl, może trochę tutaj niebieskiego dać na ten papier, chociaż nie, bo ja mam tam. Nie, nie zrobimy tego, bo mam jakieś jeszcze inne pomysły, tam to wszystko. Także gąbeczka leci do mycia, to za chwilę. A to tutaj sobie ściągnę, więc można łączyć pasty ze sobą, tworząc nowe, przepiękne i niespotykane kolorki. To jest ta. Szpachelka. Ja dzisiaj już więcej z past tych nie będę korzystać, więc sobie je zamykam, odkładam na bok i lecę umyć szpachelkę, i bloczek, i gąbeczkę, żeby mi się to po prostu nie zasło i zaraz do was wracam. I teraz właśnie mm, jeszcze miałam pomysł, żeby dodać co nieco wosku. Um, mam wosk w kolorze srebrnym. I on będzie mi idealnie pasował pod te tła. Ale też spróbuję e, coś dobrać jeszcze może pod, pod te pozostałe tła. Mam jakiś Rusty Bronze, zobaczymy. I Vintage Gold. E, to będą chyba te kolory, które będą mi pasowały. Sobie sprawdzimy. Pierwsze, co zaczynam od pasty woskowej silver e, Old Silver, to są pasty od Finabar. że w miarę mieć czyste paluszki do tego. Rozcieram sobie bardzo małą ilość wosku na, pal na dłoni. No i teraz spróbuję jeszcze poprzecierać tak delikatnie palcem e, sam wierzch tej, e, tego papieru, tak żeby po prostu te elementy, które są na samej górze, jeszcze uwypuklić i wydobyć. I myślę, że to mi się tu udaje. Czary Mary. <gry> za to kocham scrapbooking. O tu wziąłam za dużo. Jak weźmiecie, faktycznie pamiętajcie, żeby właśnie postarać się mniej, mniej tego delikatnie wziąć na palec. Bo po prostu, jak weźmiecie dużej, większą ilość, to, to przeniknie tam do tyłu, jak gdyby. Też a właśnie dużo fajnie wygląda to, jeżeli tylko delikatnie z wierzchu to podotykamy sobie te nasze warstwy i je uwypuklimy. No i mamy tutaj. Bardzo fajny efekt, a ja dokończę swoją myśl. Widzicie, tutaj jest taka mała paczka. Ja sobie to zasłonię w pracę albo zostawię tak po prostu. Ale pamiętajcie o tym, żeby właśnie mniejszą ilość tego wosku używać. Wracając do mojej myśli. To właśnie kocham w Scrapie to, że jest, daje tyle możliwości, że jest po prostu mam wrażenie, że jest nieograniczony. Po pierwsze dlatego, że powstaje tyle cudownych, nowych produktów, które po prostu prześcigają się jeden za drugim w swoich możliwościach. I, a po drugie nasza wyobraźnia nie ma granic i czasem tu powstaje coś w przypadku, tak jak mój piękny ten kolor, jest niesamowity ten fioletowy kolor, um, no, i widzicie, łączenie przeróżnych produktów, bo takie tła możemy zrobić praktycznie używając czefard, tak jak na początku powiedziałam, po czy też właśnie tuszy Distress. Pierwszym moim pomysłem na ten film właśnie było pokazanie e, tego folderu M-do-Embossingu w połączeniu z tuszami Oxide. Jednak stwierdziłam, że no, ja ostatnio bardzo dużo z tymi tuszami pracuję i też chciałam Wam pokazać coś zupełnie nowego w moim wydaniu, więc no, mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. E, no więc zrezygnowałam z oksydów i stwierdziłam, no co by tutaj dać, co by tutaj da dać. A gdyby tak, Lunar Paste, skoro chciałam tak bardzo ich e, je wypróbować, to dlaczego właśnie nie dzisiaj? No i teraz Rusty Brown. I to jest um, akurat matowa farba, i e, matowy wosk. I nie jestem przekonana, czy ten mat tu będzie dobrze wyglądał, bo raczej nie. Dlatego spróbuję. Um, Spróbuję jednak Vintage Gold, chociaż boję się, że on mi tutaj będzie. No, zobaczymy, troszeczkę sobie. Boję się, że on będzie się gryzł kolorystycznie, a nie mam takiego miedzianego kolorka metalicznego. Zobaczymy. Tak delikatnie spróbujemy. Najwyżej dzisiaj też tu testujemy. Nie jest tak źle, słuchajcie. Tak ociepla się trochę przez to wszystko, ten papier. Ja go tak delikatnie sobie musnę. A z ciekawości ten drugi arkusz spróbuję zrobić tym matem. Chociaż, nie wiem, polubię efekt błysku. O, i też nie musimy, tak jak w tamtych tłach pojechałam po całości z tym, e, z tym woskiem. Tak, tutaj sobie delikatnie to robię w niektórych tylko elementach. Taki całkiem fajnie to wygląda, jak gdyby trochę przybrudził e, tą całość. Uh -huh. Może jeszcze trochę. <laughs> Miało być delikatnie, a jednak, a jednak się spodobało. Czy wypracowaliście już jakieś z woskami? Czy lubicie woski? Bo zawsze przeważnie woski się tak kojarzą z takimi, wiecie, mediowymi pracami. Ja przyznaję szczerze, że no nie mam aż tak wielu wosków w swojej tutaj um, pracowni, w swoich zasobach. E, ale właśnie takie podstawowe kolorki mam i często często. No, zdarza się, że po nie sięgam. Nie jest to produkt, który używam codziennie, ale fajnie mieć właśnie coś takiego w zanadrzu, właśnie w takich dwóch, trzech podstawowych kolorach, które bo czasem właśnie, tak jak dziś stwierdziłam, że to będzie fajne połączenie, ciekawe i takie właśnie nieoczywiste. No i tak to wygląda. Też jest fajnie, choć zdecydowanie po prostu te tła wymiatają i tutaj nie ma e, w ogóle... Nie ma o czym mówić. <laughs> Nie ma o czym mówić. Dobra. No i to jest to tło, Ono wyszło takie bardziej złotawe. Zdecydowanie. Tamte mi się bardziej podobają. A tutaj spróbujemy zrobić e, spróbujemy zrobić może spróbujemy ten rusty brown zrobić. Sobie trochę przeczyszczę. Tylko mi palców zaraz zabraknie. To już jest ok. Już jest wyschnięty. Więc mogę tu nadawać. O, taki jest ten kolorek. No i też tu delikatnie sobie pociągnę te elementy. Mhm. I on po prostu jest taki tradycyjny, e matowy, troszeczkę, właśnie, będziemy mieli taki efekt przy tym połączeniu, właśnie, że ten tył taki niewypukły jest e błyszczący, a tutaj z przodu te elementy będą właśnie takie bardziej. Matowe. Też to fajnie, ciekawie wygląda. No, dla nas, dla osób, które tworzą, to pewnie te efekty gdzieś tam bardzo są widoczne i od razu widzimy, jak to wygląda. Jestem ciekawa, czy klientka, która przyjdzie, może zainteresuje się kartką, którą właśnie tutaj stworzę. Czy w ogóle, wiecie, zawsze się zastanawiam, czy klient to wszystko widzi tak samo jak ja. Na pewno nie tak samo, na pewno w inny sposób, ale jest to bardzo ciekawe, że my po prostu dostrzegamy. U nas masa i błędów, i wiecie i takich krzywizn, i tak dalej, i tak dalej. Jak klient przechodzi, jest zachwycony i mówi, że piękniejsze pracy w ogóle w życiu nie widział. Także to jest niesamowite. Dobra, dwa tła zupełnie inne. Yy, zrobione na tej samej paście, na tym samym papierze, a przez to, że wykończyłam je innymi woskami, dają się być zupełnie inne. I tak właśnie prezentują się moje tła, które dzisiaj wykonałam. Przypomnę, użyłam do ich wykonania fantastycznych folderów, do folderów w sumie jednego do embossingu marki Cizix. Podlinkuję Wam je poniżej oraz past e, Solar paste i właśnie e, włosków od Finabar. E, mam nadzieję, że ten filmik taki dość nietypowy jak dla mnie, ale mam nadzieję, że Wam się spodobał. Myślę, że takie fajne prace można też wykorzystać e, no, w przeróżnych projektach. Ja też Wam pokażę, już tutaj za zamontuję. Już po przełączeniu zobaczycie, zobaczycie, co z tego tutaj wynikło. I dajcie znać, które z tych, tych teł najbardziej Wam się podoba. Do zobaczenia! I jestem już z kartkami, w których używam właśnie moje tła. Pierwsza z nich ze stempelkami, które dostałam od ani ambasadorki, także one nie są dostępne w kradweniu. Natomiast kolejny już i owszem, to jest Lamphone i Wilczki. I właśnie tutaj bardzo jestem zadowolona z tych wszystkich trzech kartek. Mam nadzieję, że one Wam się również podobają. Dajcie znać, co o nich myślicie. Oczywiście tam jeszcze się tak pięknie błyszczą miks, węgi. Bo bez nich też się nie mogło obejść. I jeszcze raz z bliska. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to serdecznie Was zapraszam. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, wiecie gdzie mnie znaleźć. Do usłyszenia.